pozwólcie, że powitam gości na szczególnym spotkaniu dzisiejszego wieczora, 26 listopada, które od wielu lat nazywamy debatą prezydencką. Serdecznie witam panią Beatę Moskal-Słaniewską. Serdecznie witam. Bardzo serdecznie witam pana Wojciecha Murcka. Szanowni Państwo, witam serdecznie naszych gości. Witam osoby towarzyszące kolegom ze stowarzyszenia. Witam sztaby wyborcze, ale również serdecznie witam media, które są współorganizatorami dzisiejszej debaty. Chciałbym teraz oddać głos prowadzącemu dzisiejszą debatę, naszemu koledze, sekretarzowi stowarzyszenia, koledze Marianowi Sforobowiczowi, który przedstawi zasady debaty i będzie ją prowadził. A towarzyszył mu będzie Sebastian Owczarski, który będzie pilnował, żebyśmy te wszystkie reguły, które wspólnie ustaliliśmy, były przestrzegane i sprawiedliwe. To jest najważniejsze. Proszę bardzo, Marianie. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym Państwu przedstawić zasady, jakie będą obowiązywać w trakcie dzisiejszej debaty, które zostały uzgodnione z komitetami wyborczymi kandydatów. Komitety wyborcze kandydatów ustaliły, że pierwszym kandydatem, który zabierze głos w dzisiejszej debacie, będzie pani Beata Moskal-Słaniewska, natomiast zakończy podsumowanie debatę pan Wojciech Murcek. Na wstępie każdy z kandydatów będzie miał możliwość dokonania prezentacji w ciągu 3 minut swojej kandydatury, jak również może przedstawić, co zamierza zrobić w mieście dla mieszkańców i dla miasta w trakcie nadchodzącej kadencji. Po prezentacji będzie seria pytań. Dwa pierwsze pytania zadam ja, te same pytania dla wszystkich kandydatów. Kandydaci będą mieli odpowiedź po 90 sekund na każde pytanie. Jak również przewidywana jest możliwość riposty po 30 sekund. Do każdej odpowiedzi kontrkandydata. Takie same zasady będą obowiązywały przy następnych pytaniach, których możliwość będą mieli zadania członkowie stowarzyszenia, 4 pytania, jak również dziennikarze, którzy zgromadzeni są na sali. Zadawanie pytań zakończy sztab wyborczy kandydatów, który zada 2 pytania dla poszczególnych kandydatów. Po zakończeniu zadawania pytań każdy z kandydatów będzie miał możliwość podsumowania debaty, jak również wskazania argumentów, dlaczego warto głosować na tego kandydata. To zajmie maksymalnie 3 minuty. Proszę więc zatem panią Beatę Moskal-Słaniewską o przedstawienie swojej prezentacji. Dziękuję serdecznie za to zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę dziś być z Państwem. Cieszę się również, że pan prezydent Wojciech Murcek przyjął w końcu zaproszenie na debatę. Wcześniejszych unikał, nad czym bardzo ubolewam, bo myślę, że był to jakiś znak zignorowania innych kontrkandydatów, a także tych, którzy chcieli pańskiego wystąpienia wysłuchać. No ale cieszę się, że doszliśmy do momentu, że jesteśmy tutaj razem. Proszę Państwa, za krótko, żeby w 3 minuty omówić program. Odsyłam do mojej strony internetowej, wizytówki są wyłożone na stoliku beatasłaniewska.pl. Ten program jest zbyt obszerny, żeby teraz w skrótach go hasłowo przedstawiać. Chcę powiedzieć parę słów o sobie. Staję do tych wyborów jako osoba, która uważam ma wszelkie kompetencje i kwalifikacje, żeby być dobrym prezydentem miasta. Przede wszystkim jestem osobą dobrze wykształconą, i taką, która ma wiele doświadczenia zarówno w prowadzeniu biznesu, jak i w zarządzaniu. I tak pokrótce, jestem absolwentką studiów dziennikarskich, dziennych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim. Studia te ukończyłam z wyróżnieniem. Na tej samej uczelni ukończyłam studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej. Później egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Od 20 lat wspólnie z mężem prowadzę działalność gospodarczą. W tej chwili jestem prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W innej spółce, którą prowadzimy wspólnie z dwoma wspólnikami, także jestem szefem zarządu. Wiem więc, co to znaczy przedsiębiorczość, co to znaczy prowadzenie firmy. Podczas mojej zawodowej kariery zarządzałam zespołami ludzkimi i takimi małymi, które liczyły 5, 15, 20 osób, ale również zespołem bardzo dużym, bo pełniąc funkcję dyrektora do spraw rozwoju w uzdrowisku Szczawno-Jedlina zarządzałam zespołem, który liczył 160 osób. Podlegał mi między innymi dział zamówień publicznych, więc w imieniu uzdrowiska dokonywałam wielomilionowych zakupów. Jestem osobą konkretną, decyzyjną, otwartą, szybko uczącą się i umiejącą motywować ludzi do pracy. Tak było zawsze, tak będzie i teraz. A myślę, że moim dodatkowym atutem jest to, że jestem kobietą, bo kobieca empatia, kobieca wrażliwość na ludzkie problemy to jest to, co może mi w pracy tylko pomóc. Dodam jeszcze, że kobiety są bardziej skłonne do kompromisów, bardziej zdolne do pracy ponad podziałami jakimikolwiek. Dla mnie nie ma znaczenia partia polityczna. Uważam, że im mniej wielkiej polityki w naszych małych, lokalnych ojczyznach, tym lepiej. My sami damy sobie radę tutaj, bez premierów, bez ministrów, my radni, my przedstawiciele samorządu. Mam nadzieję, że mój program i moja kampania przekonały Świdniczan na tyle, że zwyciężę w drugiej turze, do której zapraszam już 30 listopada. Proszę bardzo, pan Wojciech Murcyk. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Świdnicy, którzy w pierwszej turze oddali na mnie głos. Jest to wyraz zaufania, ale też wyrażenia dumy z tego miejsca, w którym dzisiaj rozwijająca się Świdnica jest i podzielania wizji tego, jaka Świdnica powinna być. Jako prezydent gwarantuję dalszy pomyślny rozwój naszego miasta i takie optymistyczne patrzenie w przyszłość, bo to jest bardzo ważne. Po pierwsze, jestem doświadczonym samorządowcem. Doświadczonym i działającym bardzo skutecznie, bo widać efekty wspólnej naszej pracy z mieszkańcami Świdnicy. Po drugie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby łączyć różne grupy społeczne, ja to staram się czynić, po to, żeby wspólnie realizować wyznaczane sobie cele. Nie jest to łatwe, ale jest to bardzo ważne. Po trzecie, kilkanaście lat temu wiele drzwi przed Świdnicą, tam gdzie zapadały decyzje o środkach finansowych, było zamkniętych. Dzisiaj pozycja Świdnicy, atuty, które mamy, również moja pozycja sprawiają, że możemy wykorzystać tą szansę dla naszego miasta. W momencie, kiedy będą zapadały decyzje o dużych środkach zewnętrznych. Koalicje, które rysują się w powiecie, w województwie, dają szansę na dobrą współpracę i maksymalne wykorzystanie tych środków. Po czwarte, nie są ważne dla mnie głosy polityków z Warszawy, z Wrocławia, w sensie rozwiązywania naszych lokalnych problemów. To jest ta pomoc, na którą możemy liczyć, szukając środków zewnętrznych. Dla mnie ważne jest rozwiązywanie problemów mieszkańców. Znam te problemy, jestem blisko ludzi. Coraz bardziej też rozwija się ten dialog, w którym poznajemy nowe wyzwania i jestem w stanie je skutecznie podejmować. Program mam konkretny i między innymi podpisana przez radnych kandydatów karta dla świdnickiej rodziny jest konkretną propozycją pozwalającą poprawiać życie i funkcjonowanie w naszym mieście tak, żeby świdnickiej rodzinie dobrze się żyło i funkcjonowało. A to jest i przedszkole, i żłobek, i szkoły, edukacja, kultura, czas wolny, budownictwo mieszkaniowe, w
Wyzwań jest bardzo dużo, ale wszystkim wspólnie podołamy. Dziękuję. Siła i dobrobyt miasta zależy od ilości przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, jak również ilości mieszkańców, którzy mają pracę i płacą podatki w mieście. Brak pracy to najczęściej powtarzalny przez mieszkańców problem miasta. W jaki sposób, będąc prezydentem, zamierzacie Państwo rozwiązać ten problem i zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w mieście, inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy? Proszę, Pani Beata. Przedsiębiorcy oczekują kilku rzeczy od prezydenta miasta i oczywiście nie można powiedzieć, że prezydent będzie tworzył miejsca pracy, bo mógłby je tworzyć jedynie w swojej administracji, a chyba nie tego oczekujemy. Przedsiębiorcy oczekują scalonej oferty inwestycyjnej, to skierowane jest bardziej do podmiotów zewnętrznych, natomiast tu na miejscu musimy dbać o państwa, o podmioty, które tu prowadzą działalność w oparciu o nasz rodzimy kapitał, często firmy rodzinne. Czego wy potrzebujecie? Wiem to po sobie. Potrzebujecie z jednej strony umiarkowanych podatków lokalnych, potrzebujecie wszelkich działań, które mają powodować ożywienie miasta jako takiego, tworzenia pozytywnego wizerunku tego miasta. Niestety Świdnica w tej chwili jest postrzegana jako miasto obumarłe, miasto, w którym nic się nie dzieje. Nasz smętny rynek niestety nie zachęca do tego, żeby tu przyjeżdżać, żeby tu być może żyć w przyszłości. Warunki dla przedsiębiorczości to warunki dla pracowników, a to przede wszystkim mieszkania, których w Świdnicy się od lat nie buduje. Wreszcie przedsiębiorcy oczekują dialogu. Z badań portalu Rzetelna Firma wynika, że to jest największy mankament, który dotyka przedsiębiorców, brak dialogu z władzą. A ten dialog powinien odbywać się nie tylko poprzez coroczną galę przedsiębiorczości, która jest oczywiście potrzebna, bo najlepszych należy nagradzać, wyróżniać, pokazywać i promować, ale ten dialog powinien odbywać się codziennie poprzez choćby konsultacje uchwał dotyczących przedsiębiorców. Proszę bardzo. Cieszę się, że w pierwszej części pani Beata podziela takie patrzenie, jakie mi towarzyszy od wielu lat na przedsiębiorczość. Trochę chyba mówimy o dwóch różnych miastach, bo z tezą o umierającej Świdnicy się nie zgodzę. Natomiast może to jest dlatego, że samo pytanie zawiera błąd już w punkcie wyjścia, bo taka teza była prawdziwa kilkanaście lat temu. W ostatnich latach, jak Państwo wiecie, udało się stworzyć ponad 3000 miejsc pracy. Deklaruję, że utworzymy poprzez pomoc przedsiębiorcom. Bardzo przepraszam. To nie była riposta. To nie była riposta, to jest moja wypowiedź. Nie zrażajmy się. Zamierzam pomóc, żeby powstało kolejnych 8 miejsc pracy. Mam nadzieję, że lepiej płatnych. Po to, żeby tak się stało, trzeba tworzyć kolejne zachęty dla przedsiębiorców, trzeba utrzymywać na umiarkowanym poziomie opłaty lokalne i tu dobra wiadomość, że w przyszłym roku nie podwyższamy podatków, nie podwyższamy cen wody, ścieków. To jest też dobry klimat. Trzeba wspierać organizacje wspierające biznes, trzeba tworzyć takie warunki jak w programie Absolwent czy Debiut Gospodarczy. Program jest dostępny do oglądnięcia, żeby młodzi, zdolni ludzie chcieli tutaj rozpoczynać swoją działalność. Jeśli chodzi o mieszkania, teza jest też nieprawdziwa, ale pomysłów mamy sporo. Między innymi program Absolwent będzie pomagał rozwiązywać te wyzwania. Na pewno tworzenie marki Świdnicy jest sprawdzonym już magnesem przyciągającym przedsiębiorców. Ten dialog, który trwa, jest właśnie dialogiem z przedsiębiorcami. Zaczynając od tych świdnickich, to nam pomaga w rozmowach z tymi wielkimi, którzy ściągają jako firmy globalne. Czy ktoś z kandydatów ma? Proszę bardzo, pani. Odnośnie tego dialogu, ja pozwoliłam sobie dzisiaj zaprosić tutaj przedsiębiorców naszych lokalnych
działających od lat, mianowicie przedstawicieli Stowarzyszenia Kupców Kaduceusz, którzy z panem prezydentem próbowali wielokrotnie się spotkać. Niestety ani razu im się nie udało. Spotykali się jedynie z pana zastępcami, przedstawiali cały program dotyczący ożywienia rynku, wspólnych przedsięwzięć kupców i władz miasta. Niestety tylko jeden postulat dotyczący zwolnienia z opłaty w strefie płatnego parkowania został zrealizowany. Pozostałe trafiły gdzieś na półkę, więc z tym dialogiem, panie prezydencie, nie jest niestety dobrze w Świdnicy. Proszę bardzo. Co najmniej kilka. Zmieniliśmy zgodnie z ustaleniami czas funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Pojawiła się wolna sobota. Pojawiły się materiały promocyjne i bonus finansowy za współpracę z przedsiębiorcami. Ponadto zwiększyliśmy ilość imprez realizowanych w rynku, żeby ożywić rynek, a stowarzyszenie działa szczególnie w tym sektorze. Dowód, że to ożywienie ma miejsce, jest skuteczne przeprowadzenie parę dni temu kilku przetargów na lokale, w tym bardzo korzystne również cenowo. Rynek zaczyna być znowu bardzo interesujący. Wiele miast, by zachęcić mieszkańców do mieszkania w danym mieście i płacenia na rzecz tego miasta podatków, proponuje mieszkańcom wiele udogodnień. Na przykład Warszawa obniżyła mieszkańcom ceny biletów na komunikację miejską, którzy płacą podatki, tym mieszkańcom, którzy płacą podatki na rzecz miasta. W jaki sposób chcecie państwo ułatwić życie mieszkańcom i przedsiębiorcom, tak by przekonać ludzi do mieszkania w Świdnicy i płacenia tu podatków, które przecież decydują o dochodach budżetu gminy? Proszę bardzo, pan Wojtek. Sygnały, że nasza praca już daje efekty, są potwierdzone konkretnymi liczbami, ponieważ za czasów mojej prezydentury wpływy do kasy miejskiej właśnie z podatków wzrosły trzykrotnie. Dzisiaj mówimy o poziomie 47 milionów tylko z PIT-u. Wzrost z CIT-u następuje. W związku z tym to jest sygnał, że mieszkańcy mają pracę. Jeszcze nie wszyscy, ale staramy się, że zarobki w niektórych firmach już zaczynają iść w górę, bo przedsiębiorcy szukają dobrych pracowników. Program Absolwent ma dawać konkretne szanse, dawać młodym ludziom punkty, które zamienią na konkretne złotówki, korzystając z wielu opłat miejskich, które po prostu będą niższe, czy przy mieszkaniach, czy przy lokalach użytkowych. Rozpoczynamy udostępnianie w pierwszym kwartale przyszłego roku, będziemy sprzedawać tereny przy ulicy Bystrzyckiej Westerplatte, ponieważ inwestycja infrastrukturalna już się rozpoczęła, a mieszkania są tym bardzo ważnym czynnikiem. W programie Absolwent cała strona jest wielu punktów. Wręczę ten program w drugiej części dyskusji, ale tam rzeczywiście pokazujemy, że zależy nam na młodych ludziach i są już przypadki, że ludzie przeprowadzają się, młodzi ludzie, ambitni ludzie przeprowadzają się z Wrocławia do Świdnicy, rozwiązują tutaj wiele swoich problemów i są tak jak Świdniczanie dumni z naszego miasta. Proszę bardzo, panie radny. Chciałam podkreślić, że ten bilans nowo przybyłych osób i osób ubywających przez ostatnie lata wygląda w Świdnicy bardzo niekorzystnie. Przez ostatnie 5 lat ubyło nam 3000 mieszkańców. Ci mieszkańcy oczywiście częściowo być może wyjechali do Wielkiej Brytanii, jednak w dużej mierze przeprowadzili się do gmin ościennych, między innymi do gminy wiejskiej Świdnica, gminy Jaworzyna czy gminy Marcinowice, a to tylko z tego powodu, że tereny, o których pan prezydent mówi, czyli tereny przy uzbiegu ulic Westerplatte i Bystrzyckiej, powinny być uzbrojone i przekazane do sprzedaży pod budownictwo już dawno temu. Dzisiaj ci, którzy mieli wybudować domy, zrobili to pod Świdnicą, bo w Świdnicy ostatni raz działki sprzedawano przy ulicy Świerkowej.
w jakimś większym pakiecie, a potem nic się w tym zakresie nie działo. Podobnie jak w zakresie budownictwa komunalnego mamy całkowitą stagnację. I jeszcze jedna rzecz, którą ja bardzo podkreślam, miasto również musi zadbać o mieszkania socjalne, bo jest rzeczą niedopuszczalną, żeby w XXI wieku ludzie mieszkali w slumsach, szczególnie rodziny z dziećmi, a dziś w mieszkaniach socjalnych także mieszkają normalne rodziny, niekoniecznie, jak to się mówi bardzo brzydko, patologiczne. Natomiast co do zachęt. Zachęta zaczyna się od tego, że młoda rodzina musi mieć miejsce w żłobku, później w przedszkolu, muszą to być miejsca dostępne, również finansowo. I tu także są bardzo duże zaniedbania. Cieszę się bardzo z tej karty rodziny, czy kontraktu dla rodziny, o jakim pan mówił, kontrakt dla świdnickiej rodziny. Ponieważ ja pierwsza opublikowałam swój program wyborczy, widzę, że wiele z moich postulatów znalazło również się w programie Wspólnoty Samorządowej. Czy któryś z kandydatów chce skorzystać z riposty? Oczywiście, proszę, że bardzo. Tak. Pani Beata myśli, że wszystko musi zrobić miasto. Proszę zajrzeć do statystyk GUS-owskich. W Świdnicy w latach, kiedy jestem prezydentem, powstało ponad 1500 nowych mieszkań. Wybudowano 240 domów jednorodzinnych, w związku z tym nie jest tak źle. A ostatni wysiłek miasta to jest wyremontowane 114 pustostanów, które właśnie są odpowiedzią na te potrzeby mieszkań socjalnych. Ale oczywiście wymienienie tylko jednego argumentu mieszkaniowego to jest niewystarczająca zachęta. Proszę bardzo. Ja jeszcze skorzystam ze swoich 30 sekund. Oczywiście powstawały nowe mieszkania, ale w systemie deweloperskim, mieszkania na sprzedaż. Ja mówię o mieszkaniach komunalnych, które mogą mieszkańcy wynajmować od miasta. Wszystkie miasta na świecie takie mieszkania utrzymują i jest to warunek niezbędny, bo nie każdego stać na nabycie własnego M ileś tam. Ja jeszcze powiem, że mam przed sobą analizę dokonaną przez Fundację FOR pana profesora Leszka Balcerowicza i tu nakłady na budownictwo i na gospodarkę nieruchomościami w przypadku naszego miasta są skandalicznie niskie w porównaniu do średniej krajowej czy średniej wojewódzkiej. Dziękuję. Dziękuję. Teraz cztery pytania należą do członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Ja bym prosił tylko kolegów, którzy zechcą zadawać pytania, żeby podeszli tutaj do mikrofonu. Proszę, Jerzy Skonieczny. Ja chciałbym zadać takie pytanie, co państwo jako prezydenci zamierzacie zrobić, no myślę, że z niemałymi już kosztami poniesionymi przez miasto w kwestii inwestycji na Śląskiej, czyli akwaparku i całego tego kompleksu. I co dalej? Dziękuję. Proszę bardzo, pani Beato. Ja nie bardzo rozumiem, panie Jerzy, pytanie. Co państwo zamierzają? No pieniądze zostały wydane, niestety bardzo duże, kilka milionów złotych. Myślę, że tego nie zostawimy jako po prostu gospodarze miasta. No niestety, ja powiem tak, jako radna świdnicka nie miałam możliwości przyjrzenia się dokładnie tym wydatkom, ponieważ pan prezydent w sposób bardzo skuteczny blokował możliwość wglądu w dokumenty spółki inwestycje świdnickie. Nie wiem, ale myślę, że jak i rada, taki zarząd, ten temat powinien być dość istotny, bo jest myślę, że trzeba te wydatki przejrzeć, sprawdzić. Tak. A tak. Dla miasta to jest bardzo ważne, myślę, tak. I dla mieszkańców. Do tej pory nie udało się niestety sprawdzić, w jaki sposób zostały wydatkowane te pieniądze. Mam nadzieję, że jakimiś pomysłami będziemy tryskać. No. Z pewnością. Proszę bardzo, panie. Szanowni państwo, źle się stało, że Rada podjęła decyzję, która zatrzymała za 5.12 całą inwestycję. Dzisiaj jestem jeszcze bardziej przekonany, żebyśmy tej inwestycji spokojnie jako miasto, patrz moja uwaga o podatkach, podołali. Ale wsłuchując się w głos mieszkańców, wszystko dokładnie analizujemy. Po pierwsze, po likwidacji spółki do miasta wpłynęło 2 miliony złotych, prawie 2 miliony złotych. Działka, którą dysponowała spółka, została zagospodarowana przez świdnickiego przedsiębiorcę. Będzie rozwijał tam swoją działalność, już ta inwestycja jest podjęta. Ale reagując na to, że ta potrzeba mieszkańców nie zniknęła, mam przygotowaną koncepcję. Może już nie z takim rozmachem, ale myślę, że takiego akwaparku
oczekiwanego przez Świdniczan. Powstać może w kompleksie OSIR-u łącznie z rewitalizacją basenów otwartych. Myślę, że przy takim poziomie, który nie będzie już spędzał snu z powiek, ale z wieloma atrakcjami, tak żebyśmy jako Świdniczanie nie musieli jeździć ani do Wrocławia, ani do Wałbrzycha. A cały kompleks myślę, że będzie też przyciągał całe rodziny, bo też czas wolny jest z myślą o funkcjonowaniu świdnickich rodzin. Czy któryś z kandydatów korzysta? Proszę bardzo. Ja natomiast twierdzę, że bardzo dobrze, że ten pomysł udało się zablokować, bo spowodował on by kompletną katastrofę finansową budżetu miejskiego, który dzisiaj jest zadłużony na poziomie 60 kilku milionów złotych. Doszedłby nam 80-milionowy lub większy kredyt i nie wiadomo do końca koszty utrzymania. Po analizie działalności akwaparków w ościennych miastach wiemy, że z pewnością byłby to obiekt bardzo mocno deficytowy, więc prócz raty kredytowej dopłacalibyśmy jeszcze kilka milionów złotych rocznie do samego funkcjonowania. I oczywiście jestem za budową takiego obiektu, na który stać będzie Świdnicę i z którego Świdniczanie będą chętnie korzystać. Tak. Tego pesymizmu oczywiście nie podzielam. Jestem przekonany, żebyśmy dali radę. Jestem każdemu w stanie to udowodnić. Brawo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dzisiaj problemem społecznym jest masowa ucieczka dzieci z lekcji wychowania fizycznego. Interesuje mnie, jak Państwo, jaki macie pomysł na to, żeby zaktywizować dzieci, młodzież do uprawiania sportu, do aktywnego spędzania czasu z jednej strony, a z drugiej strony interesowało mnie to, bo tutaj ogromną rolę odgrywają kluby sportowe, które takie zajęcia również organizują w czasie wolnym. Interesuje mnie też to, jak Państwo zamierzacie wspierać te kluby, jaką macie wizję, jaką macie w tym temacie tutaj jakiś swój program. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wojtku, proszę bardzo. Poruszył Pan bardzo istotny problem. Ja się cieszę, że tak dużo w Świdnicy się w tym temacie dzieje. Jeśli spojrzymy na młodych piłkarzy, to jesteśmy rekordzistami, prześcignęliśmy Wrocław, jeśli chodzi o młodych chłopaków kopiących piłkę. Ponad 600 chłopaków już teraz w jednym klubie uprawia ten sport. Rozwinęły się takie dyscypliny, skupiając wiele dzieci i młodzieży, których nie było, myślę o klubach pływackich. Jakbyście Państwo poszli na turniej judo, zobaczyli cała rzesza takich malutkich łzy w oczach chłopaków, którzy z dziewczynami przegrywali, ale to jest rzeczywiście coś, co cieszy. Takie wydarzenia jak Silesian Cup, Silesian Winter Cup, rzeczywiście to są rekordy. To jest zachęta, żeby sprzed komputerów, żeby z tego świata wirtualnego pójść na nowoczesne boiska, których nigdy w takiej ilości w Świdnicy i takiej jakości nie było. Te boiska chcemy ożywiać poprzez mądre działania trenerów, działaczy, żeby rzeczywiście tam spotykała się ta propozycja osobowa. Jest gdzie trenować, są ludzie w tym świecie sportu, są działacze, którzy to potrafią robić. Proszę bardzo, Pani Beata. Ja znów się powołam na analizę Fundacji FOR. Świdnica niestety znów odstaje in minus od średniej wojewódzkiej i średniej ogólnopolskiej. 81 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ponad 110 w Polsce. Na sport przeznaczamy zbyt mało środków i ja mam koncepcję taką. Po pierwsze, należy zapewnić odpowiednią ilość pieniędzy dla wszystkich klubów, a dziś nie wszystkie z pomocy miasta korzystają. Z różnych względów czują się odepchnięte, źle potraktowane, procedury konkursowe są być może zbyt trudne, nie ma wsparcia, nie ma pomocy miasta w tym zakresie takiej, jakiego kluby oczekują. Proszę mnie przeszkadzać, to nie jest Pana pytanie. Więc chcę doprowadzić do tego, że podział środków będzie sprawiedliwy
dla każdego klubu, niezależnie czy to jest karate, kyokushinkai, czy taekwondo, czy piłka nożna. Każdy klub, który szkoli dzieci i młodzież, musi mieć odpowiednie wsparcie, a z drugiej strony oczywiście musimy zapewniać środki dla tych klubów, które osiągają wyniki sportowe, które muszą uczestniczyć w zawodach, które muszą wyjeżdżać na mecze i także dla tych, którzy organizują świetne imprezy promujące i sport, i promujące Świdnicę. Także należy pamiętać i o jednej, i o drugiej sferze i dobrze te pieniądze rozparcelować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę, żeby nie zakłócać odpowiedzi naszych gości. Dobrze, tak żeśmy się umawiali. Dziękuję bardzo. Proszę, Marek Kowalski. Czy któryś z kandydatów korzysta z prawa riposty? Proszę bardzo. No bo oczywiście jasne jest, że jak instytut gdzieś tam z Warszawy bierze suche dane, to nie rozumie, co się dzieje w Świdnicy. Natomiast u nas się te środki sumują. Pani Beata jako radna to doskonale wie, że jest jeszcze drugi filar dużych środków, szybszych i łatwiejszych do wykorzystania przez kluby, gdzie właśnie nie komplikujemy życia nadmiernymi procedurami. Kluby w różnych dyscyplinach z tego korzystają. Trzeba było sumować te wszystkie działania. Nie przypominam sobie, żebyśmy komukolwiek starali się odmówić. Jesteśmy w permanentnym dialogu z szefami klubów, z działaczami i z rodzicami przede wszystkim. Proszę bardzo. A ja się tutaj nie zgodzę, bo ja oczywiście o tych dwóch sferach mówiłam, widocznie mało wyraźnie pan słuchał. Ja uważam, że środków na szkolenie dzieci i młodzieży jest za mało. Mam takie głosy ze strony klubów i chyba zadający pytanie też ma ten problem, że akurat prowadzony przez niego klub ma problem z uzyskaniem dofinansowania z budżetu miasta. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Marek Kowalski. Proszę Państwa, poprzednia Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą śmieci, a konkretnie opłaty za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców. Moje pytanie brzmi, co Państwo zrobicie, jeśli zostanie któryś z Państwa zostanie na pewno prezydentem tego miasta, żeby tą bzdurną ustawę zlikwidować? Dlaczego? Dlatego, że tak, ja jako przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę cywilnoprawną z Zakładem Oczyszczania Miasta od 10 lat, płacę za pojemnik 1100 litrów 324 zł miesięcznie, z czego co tydzień ten pojemnik jest zabierany, oczyszczany. Na podstawie tego, co otrzymałem z Urzędu Miasta, na to musiałbym po wejściu w życie tej uchwały płacić 880 zł. Bardzo proszę o odpowiedź. Co Państwo zamierzacie z tym zrobić? Pani Beato, to dotyczy wszystkich przedsiębiorców w tym mieście. Powiem tak. Rada głosowała za przyjęciem tej uchwały, o której Pan mówił. To była uchwała dotycząca odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Mogę powiedzieć tak. Radnych wprowadzono w błąd, tłumacząc im, iż istnieje taki obowiązek, aby taką regulację prawną wprowadzić. Nie jesteśmy niestety omnibusami, nie znamy wszystkich ustaw. Ja teraz dokładnie już zapoznałam się z ustawą. Oczywiście takiego obowiązku nie ma. Jest to dowolność gminy. Obowiązek dotyczy jedynie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy i oczywiście jedną z pierwszych decyzji, którą podejmę, będzie przedstawienie Radzie propozycji anulowania tej uchwały, bo jest ona krzywdząca dla przedsiębiorców, również dla wszystkich innych podmiotów, które w tej chwili tej uchwale podlegają, a są to między innymi szkoły, przedszkola czy szpitale. Udało nam się na ostatniej sesji anulować tylko jeden punkt dotyczący ogrodów działkowych, ale cała uchwała jest po prostu do uchylenia, bo jest to poza wszystkim innym również naruszanie wolności gospodarczej, ponieważ każdy z przedsiębiorców powinien mieć dowolność w zawieraniu umów, również w zakresie odbioru odpadów. Proszę bardzo. Państwo śledziliście, że cała Polska o mankamentach ustawy regulującej gospodarkę odpadami dyskutowała bardzo emocjonalnie i większość samorządowców, chyba wszyscy, okrzyknęli to jako ogromny bubel legislacyjny. Ilość uwag, którą zgłaszaliśmy poprzez naszych posłów, to było liczone w stronach gęsto zapisanych uwag, co trzeba poprawić.
ale jedno jest pewne, że będąc w strukturach Unii, niestety nikt nas nie zwolni z przestrzegania kierunku dbania o środowisko, nikt nas nie zwolni z prowadzenia selekcji. I skutek jest taki, że cały system, gdzie trzeba prowadzić selekcję, staje się trochę droższy. Ale przejdźmy na podwórko lokalne. Oczywiście jesteśmy nastawieni na dialog, z tym, że trzeba zauważyć, że wszyscy, mam tutaj dokładne zestawienie, wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają pojemniki 60, 110, 120 do 660 litrów, ci przedsiębiorcy, jeżeli będą selekcjonować odpady, będą płacili mniej niż do tej pory. Zaczyna się wzrost od tego momentu, i tu ma pecha pan Marek, gdzie takie są nasze wyliczenia, takie jest ustalenie, ale jeżeli jest to, że tak powiem, jakimś ekstra problemem, to myślę, że będziemy o tym też mogli rozmawiać i taki cykl rozmów przewidzieliśmy już w najbliższych 2 tygodniach. Czy ktoś korzysta z prawa Lipolscy? Ja jeszcze słowo dodam, może gmina ma w przypadku nieruchomości niezamieszkałych obowiązek kontrolowania i nadzoru, czyli urzędnik miejski musi sprawdzić, czy podmiot posiada umowę, czy prowadzi zgodnie z przepisami odstawianie śmieci, czy płaci za to rachunki, i na tym obowiązek gminy się kończy. Selektywna zbiórka prowadzona przez gminę dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkanych przez ludzi, przez mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Oczywiście jest jasną rzeczą, że jesteśmy w trakcie wdrażania tego rozwiązania, dlatego pani Beata szczegółów może jeszcze nie znać. Dziękujemy. Proszę o następne pytanie. Proszę państwa, na tej sali kilka minut temu od jednego z kolegów otrzymałem taką ulotkę wyborczą. Chciałbym, żebyście państwo skomentowali jej treść. Proszę bardzo, następne pytanie. Jesteśmy w przededniu nowego rozdania środków unijnych. Z tego co wiem, to Świdnica będzie należała, bo taki akces zgłosiła do aglomeracji wałbrzyskiej. Jak państwo oceniacie szanse i perspektywy rozwoju Świdnicy i możliwości skorzystania z tych środków? Pan Wojtek, proszę bardzo. Oceniam tą szansę jako bardzo dużą. Jest może taki moment niezrozumienia, że dla nas te środki z aglomeracji, tam czeka na nas, na całą aglomerację, na 22 gminy, około 900 milionów złotych. Natomiast pojawiły się rozważania dotyczące zobowiązań rządowych i kontraktu województwa z rządem i pojawiły się dylematy o naszą obecność. To są środki dodatkowe. Mogę rozszerzyć ten temat, że tam pozycja Świdnic jest też bardzo dobra, ale ja jestem, myślę, jednym z takich nieformalnych liderów obok pana prezydenta Romana Szałemeja. Jesteśmy w bardzo dobrym dialogu z samorządem województwa i rzeczywiście mamy bardzo duży wpływ na rozdział tych środków. Punkt po punkcie pracowaliśmy nad tym podziałem. Mam wiedzę, która pozwoli skutecznie zadbać o interesy Świdnicy i to rozdanie jest przed nami. Dlatego zwracam uwagę, że doświadczenie i skuteczność i pozycja wśród osób, które będą podejmowały decyzje, są w tej chwili bardzo ważne. To jest te 5 minut, które trzeba wykorzystać. Tutaj nie będzie czasu na uczenie się, tutaj nie będzie czasu na wypracowywanie nowych relacji, nowych ścieżek. Oczywiście pozycja pani Beaty przy znikomej obecności radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej i w powiecie, i w województwie
no, jest w tym momencie niestety bardzo słabą, żeby z marszu niejako podjąć te wyzwania. Proszę bardzo, pani. Szkoda, że w poprzednich latach te ścieżki były wyjątkowo kręte i tego poprzedniego 5 minut nie wykorzystano, bo Świdnica jest na 154. miejscu spośród ponad 200 miast, jeśli chodzi o ilość wykorzystanych środków na głowę jednego mieszkańca, to jest niespełna 500 zł. Są miasta, które potrafią osiągać 2000, 3000 zł na głowę mieszkańca. Więc wynik niezbyt chwalebny. Natomiast co do pana sugestii, że wielkość przyznanych środków zależy od jakichś układów politycznych, to ja tu sprostuję, bo wielkość przyznanych środków zależy od jakości wniosków, od tego, w jaki sposób potrafimy je dopasować do odgórnie ustalonych programów, od tego, jaką mamy wizję, na co te pieniądze wykorzystać. Ja będę chciała korzystać przede wszystkim ze środków na tworzenie specjalnych stref rewitalizacyjnych. To są potężne pieniądze, które między innymi skutecznie pozwolą nam ożywić świdnicki rynek, zrewitalizować pewne obszary miasta, a także środki na transport, który, na drogi przede wszystkim, które bezwzględnie wymagają w tej chwili wsparcia, więc jeśli jest możliwość pozyskania środków unijnych, a taka możliwość będzie, to trzeba z tego skorzystać. Więc ja stawiam na kompetencje, na jakość wniosków, na ich konkretność, a nie na polityczne układy, bo to nie ma wielkiego znaczenia. Co dowodzi to, że wspólnota rządząc z Platformą jakoś niespecjalnie wykazała się w tym zakresie. Dziękuję. Proszę bardzo. Znowu muszę ripostować, bo teza jest absolutnie błędna. Te dane, na które się powołuje pani Beata, są z tego samego źródła. Ten ranking prowadzi wspólnota samorządowa, ale one są po prostu nieaktualne, bo one były na pewien moment rozkręconych, jeszcze niesfinalizowanych, jeszcze niepodpisanych umów projektów. Według tego samego źródła na dzisiaj Świdnica w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest w skali województwa dolnośląskiego na 3. miejscu. Wyprzedza nas Jelenia Góra, Bolesławiec. Za nami jest Wałbrzych, za nami jest Wrocław. To bardzo proszę tę ripostę w takim razie złożyć do wspólnoty, że przekazuję nieaktualne dane, bo ja je sprawdzałam dzisiaj. Dziękuję bardzo.